i po miesiącu przerwy dzida znowu. Dzisiaj tak troszkę chyba jazda bez celu, ale zobaczę na Podwalinie, co tam zmajstrowali z obwodnicą, co zmajstrowali z Eską. Tu kolega też gdzieś śmiga, a ja w prawo i siupaj. Ale fajnie. Strasznie długie przerwy gdzieś mam, ale to wszystko praca i pogoda porąbana w tym roku, bo jak wolne, to pada deszczyk. Okej, widzicie mnie. Naklejka, motocykle są wszędzie, patrz lusterka, więc jest opcja, że patrzę. Jest chłodno, tak fajnie do jazdy. Wczoraj był upał. Rano było ładnie słonecznie. A teraz pochmurzyło się. Mam nadzieję, że się rozpogodzi, bo po południu, o jakie ładne domki tu powstały. Wow! Następne. Ponieważ po południu plan jest na ognisko. Ale co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo jutro niedziela i standardowo do pracy. I znając szczęście, nieszczęście i życie, to prawdopodobnie jutro będzie piękna pogoda, a ja w pracy. No i coś się chmurzy. Nieładnie, nieładnie. Ze strony chmurek mogą poczekać do jutra. Bo w pracy będę, to mi nie będzie już zależało. Okej. I brum nad zalew. Jest już podobno molo zrobione. Ale tu coś się dzieje. Jeszcze jakieś prace budowlane trwają. Pan się bobkatem bawi. Asfalcik już jakiś jest. No muszę się to rowerem wybrać. Ludzi nie widać, no bo zimno. Nie moczą. A cóż to na tej wyspie powstaje? Mostek chyba gotowy. Ale gdzie to molo? Z której strony jest? Chociaż mogliby to wykosić trawkę. No tu jest mostek, tak. Chyba z drugiej strony to będzie. Ale tam na złożone jakieś kostki. Chyba jeszcze do prac daleko, końca. Ale tutaj się nie będę wracał. Ponieważ za namową jest tu jakieś połączenie z Nowosielcem. Więc się bujnę tutaj. O, coś tu zjeżdża się towarzystwo. Okej. Troszkę niezbyt droga, ale nie ma piasku. To ważne. Pomyśleć, że mam tutaj ze 3 km i byłem może ze 2 razy w życiu. To mówią, po
latają najciemniej. No i tu się coś dzieje w postaci budowy. No i super. Ha. Dłubią coś straszliwie. Dzisiaj jadą z koksem. Zakazu nie było wjazdu. Ale tu jest zakaz wjazdu. Ale tu jest normalny piach. Nie dotyczy pojazdów budowy SD19. I tu też jest zakaz wjazdu. Nie będę się dzisiaj tu chyba gramolił. Chyba Czeszy tam coś dłubią. Gdyby to była niedziela, można by próbować. Ponieważ panów budowlańców by nie było. A tak. Ryzykować nie ma sensu. Dobra, tam się nie pcham, bo to nie pojazd na takie wertepy. Tu sobie ktoś mieszka. Super na uboczu. Ale dobra. Zawrotka, panie. Trzeba by jakieś enduro kupić. Wtedy bym się poszwędał po takich fajnych dróżkach. Ale o. Pik. Fajnie. Foto do katalogu. I to tam live. No, jasno. Już się okurzyło, masz ciepłe. Kawałek po takim terenie. Ale cóż. Trochę gumy zostało. Ale to tak jest. Jak się siedzi miesiąc, znaczy ze mną ma się miesiąc przerwy, to potem człowieka głupawka łapie. Pięknie będzie teraz leciała, będę teraz 19. Ale tu już chyba końcowa warstwa jest. No. Dobra. To następny przejazd jest na jakiś dzień zwany niedzielą. Chyba że w niedzielę też jadą z budową. Co bym się nie dziwił, bo terminy mają podgonione ze względu na łagodną zimę. Byłoby miło, jakby już teraz 19 skręcili obwodnicę. Co niektórzy by tutaj mocno odetchnęli. Niektórym się pogorszy, tak jak to tutaj, będzie jednak blisko 19. Może nie będzie aż tak słychać, ale jednak. Bliskość takiej drogi szybkiego ruchu ma swoje minusy. Plusy są dla biznesu, a dla mieszkańców niekoniecznie. Rondo na Racowicach też już jest zrobione, bo ostatnio jechałem, nie było do końca może wykończone, ale parę dni temu jechałem samochodem i już było przejezdne. Więc powoli wszystko biegnie ku końcowi. Będzie to molo, z tamtej strony chyba wyspy. Trzeba by zejść z siodełka, ale szkoda czasu. Skończą, to wtedy sobie obejdę. I
tutaj sobie jakiś biznesik zrobić. Wykupić trochę terenu, jakieś domki do wynajęcia. Myślę, że to kwestia paru lat i tutaj będzie taki mini ośrodek wypoczynkowy. Ta chmura mnie niepokoi, ale temperatura jest fajna do takiego szwędania się, bo nie jest właśnie za ciepło. Bo tak jak wczoraj było, to bym się chyba ugotował. Chociaż wiało, ale temperatura była około 30 stopni. Plac do nauki jazdy, można sobie potrenować. Peleczka jakaś śmiga. Ale jeszcze wjazd na ten wiadukt jest zamknięty. Super to jest. Tutaj my sobie dołem śmigniemy, bo się nie da górą. Znaczy pewnie się da, ale... Fajowo. Tam będzie w stronę Eski chyba. Aha, i tutaj już obwodnica sobie leci. Ale się kurzy. A jako tutaj teraz robili panowie? Aha, tutaj już sobie wjeżdżą, czyli przez wiadukt asfalt jest. Na upartego można się pchać, ale... Ale... to nie wolno. To jak grzybami czuć. Teraz kierunek Nowa Wieś. Najpierw chyba na Przędzel, do strony Przędzela, może by zobaczyć, jak tam sytuacja wygląda z budową. Skręcaj pan. Cały czas plan wypadł na do najdłuższej Alei Kasztanowej. Odwlekam w czasie niestety, ale cóż, no chodźcie, ładnie teraz to zrobili, ładnie. Tu jest jedno rondo, tutaj zjazdy, pięknie. Tutaj chyba jeziorko zostawią, ten jest Mistaw, tam
mam następny już ponad tym, na nowej wsi już jest jakiś przejazd. Tutaj. Tu, gonimy. W lewo i zobaczę z tamtej strony. I tak się będę musiał tu wrócić, bo tam nie ma przejazdu. Niesamowita ilość domów się teraz buduje po wioskach. Naprawdę, tak ludzie z miast uciekają, kto tylko może. I wcale się nie dziwię. Duże miasto może do pracy jest fajne, ale do zamieszkania, niekoniecznie. A dźwigi jakie wielkie rozstawione są, tego to nie widziałem. Żniwa trwają, więc lepiej, żeby nie padało. Tam jaki olbrzymi dźwig. Dobra, tutaj jest w stronę mostu kolejowego. Opa. Tu sobie jadę, ale nie wiem jak daleko się da dojechać. Ładny dźwig. Czy oni ten most przerabiają? Na to wygląda.